W Cannes trwa festiwal filmowy, który oczywiście jest przeglądem filmów, ale także prawdziwą rewią mody, stroje gwiazd. Śledzi Jarosław Fanek, Grand Luxery Outlet. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Zapytam co cię urzekło? No cóż, urzekł mnie przede wszystkim sam czerwony dywan i bardzo ci zazdroszczę, że kiedyś na nim byłaś, bo to na pewno urzekające w ogóle samo w sobie ta atmosfera i to wszystko i poczuć to, to no mówię, zazdroszczę. Natomiast rzeczywiście jest w tym festiwalu taka magia i on potrafi urzekać i te stroje gwiazd potrafią urzekać i ja zawsze porównuję festiwal w Cannes do Galimet, bo to są zupełnie dwie inne gale, prawda? Gala Met najczęściej ma zadany temat, mówiąc kolokwialnie, czyli te gwiazdy się muszą w jakiś określony sposób ubrać, bo coś jest tam Matem tych, tych strojów. Kan po prostu trzeba zachwycić nic więcej. Więc te stroje się różnią i to warto sobie zobaczyć obie te e, imprezy, te, te stroje, żeby zobaczyć, jak się gwiazdy ubierają na, na festiwal w kan, a jak na galemet, bo to widać, że są pewne różnice. No cóż, pogoda, to wszystko pasuje prawda, tak. do tego, żeby pięknie, żeby pięknie wyglądać. Natomiast oczywiście nigdy nie jest tak, że, że wszystko jest wspaniałe i piękne. Są, e, są hity i są też klapy. Coś, co mnie troszkę boli, jednak, to fakt, że wydaje mi się, że nie wiem, jeszcze 30 lat temu głównie opowiadano o filmach na festiwalu w Cannes, a ja teraz szukałem recenzji, czy relacji, czy, czy pierwszych wrażeń z pokazów filmowych i tego jest jak na lekarstwo. No taka już nasza internetowa rzeczywistość. No Kiedyś właśnie. też narzekaliśmy, że pokazy mody ograniczają się głównie do tego, co mają goście na sobie, widzowie. Prawda? No właśnie, no właśnie. Takie czasy chyba inaczej już nie będzie. No więc cóż mieli goście tym razem? No mieli, mieli co pokazać. Widać, że w Cannes królują projektanci europejscy, co więcej, miałem takie wrażenie, że w tym roku są tak jakieś ulubione marki, bo wielu projektantów no, mogło się pochwalić pięknymi sukniami na różnych aktorkach, na różnych celebrytkach, bo Kan dzisiaj to nie tylko aktorki, to celebrytki, to twarze różnych marek, to ambasadorki kosmetyków. Naprawdę jest wiele powodów do tego, żeby być tym kan. Można też być znanym sportowcem, jak na przykład Robert Lewandowski, prawda, i też być w kan. Chociaż no i polska dziennikarka też mogła być no właśnie, w właśnie, No właśnie, no właśnie. Chociaż Robert Lewandowski yy, nie był tam tak trochę. Zupełnie przez przypadek. On tam był zaproszony jako taki no, nieformalny ambasador domu Mody Dolcze i Gabana. Także nie pojawił się tak zupełnie przypadkowo, co oczywiście nie szkodziło wzbudzić mu sensację razem z żoną Anią. Rzeczywiście byli gdziekiem pierwszego formatu. To też mnie cieszy, bo. 30 lat temu, to właściwie nie było w ogóle żadnych Polaków, prawda? Nie, nie graliśmy żadnych pierwszych skrzypiec. Co najwyżej ktoś próbował sobie gdzieś zrobić pamiątkowe zdjęcie gdzieś tam na skraju czerwonego dywana. A tymczasem mamy teraz tak znane osoby i celebrytów, i ludzi wartościowych, bo to nie są tylko ludzie znani z tego, że są znani, tylko właśnie no, takie talenty jak Robert Lewandowski. Ania które, Rubik. Przecież. Ania Rubik, prawda, które po prostu przechadzają się po tym dywanie, są zapraszane oficjalnie, formalne i co więcej są tam popularne, bo no chociażby właśnie Robert Lewandowski jego żona było Osobami tam niezwykle popularnymi, i to, to inne znane osoby podchodziły do nich, już są takie zdjęcia, już, już sfilmowano to, jak inni też ludzie znani podchodzą do nich, pytając się ich, czy mogą sobie zrobić z nimi zdjęcie. Natomiast to jest miłe, prawda? No i rzeczywiście taki najbardziej komentowany strój ich, skoro już jesteśmy przy małżeństwie ani Roberta Lewandowskich, był jednego z pierwszych dni festiwalu, kiedy to właśnie oboje ubrali stroje od dolczej gabany. No, i powiem tak, że mam tu pewną zagwostkę, mówiąc kolokwialnie, bo nie uważam, że te stroje były dobre, te z pierwszego dnia. I do Roberta mam zastrzeżenia i do jego żony. Dlaczego? Robert wybrał taki smokingowy garnitur biały z czarnymi klapami, z czarnymi lamówkami, guzikami, do tego czarne buty. To trochę niestety w takim miejscu jak kan wygląda się w takim stroju trochę jak kelner. Pamiętajmy, że tam jest bardzo dużo dobrych hoteli, drogich hoteli, gdzie hotelowa obsługa często nosi uniformy za 3-4 tysiące o złotych czym służbowe. O kiedyś opowiadałeś na no naszej No właśnie. Więc generalnie zakładanie białego garnituru, jeszcze takiego, jest bardzo ryzykowne na taką imprezę. To się czasem udaje. Natomiast tu się moim zdaniem nie udało za bardzo. Oczywiście on perfekcyjnie leżał, perfekcyjnie skrojony. Ten garnitur można nawet sobie kupić na stronie Dolce Gabbana. On kosztuje tak mniej więcej 2,5 tysiąca euro. Więc to nie był specjalnie Przyty model, tylko po prostu jedna z ofert bieżących, aktualnych tegorocznej kolekcji. No ale yy, ja tak są wrażenie, że wygląda jak kelner, i zaczęłem nawet trochę szperać yy, po internecie, zobaczyć, jak inni to komentują. I ku mojemu zdumieniu okazało się, że wszyscy myślą trochę tak jak ja, że no niestety trochę wygląda jak kelner. To jest trudna sztuka ubrać coś białego. W Kan i wyglądać jak gwiazda, jak celebryta, a nie jak właśnie pan od obsługi, który podaje szampana. Suknia Ani Lewandowskiej z pozoru piękna, fioletowa, cała wyszywana cekinkami, ale ona się źle układała na biuście. Dość powiedzieć, że kiedy pojawili się następnym razem publicznie, bo Kan daje takie możliwości, właściwie co chwila premiera, co jest początek festiwalu, później konkretna premiera, później są imprezy różne firmowe, więc nawet jeśli ktoś, powiedzmy, pierwsze stylizacje, mówiąc kolokwialnie, zawali, to ma szansę na rehabilitację. I zdecydowanie małżeństwo Lewandowskich się zrehabilitowało, bo następnego dnia Robert założył już czarny garnitur klasyczny, który wyglądał obłędnie. Ania Lewandowska założyła sukienkę już nie od Dolcze Gabany, ale od Gosi Baczyńskiej, która dla odmiany, ta sukienka, tak zwana ta sukienka w stylu naked dressa, więc taka trochę w kolorze ciała, bardzo po ciele, ale pięknie się układała, obłędna, piękna tkanina, taka półprzezroczysta, wyszywana drobnymi kamyczkami, kryształkami, w tej sukni do odmiany Ania wyglądała y, obłędnie, więc no skąd Baczyńska... wniosek. <grych> No właśnie. Że polskie projektantki też są dobre. Też są dobre i Gosia Baczyńska zdecydowanie uratowała moim zdaniem Annę Lewandowską na właśnie festiwalu w Cannes. Przypomnijmy, że Gosia Baczyńska projektowała także strój dla księżnej Kate. No tak, Gosia Baczyńska od czasu do czasu dostaje takie, powiedziałbym, prestiżowe zlecenia, prawda? Także i, I świetnie sobie z, z nimi radzi. Też nie zawsze. Tu akurat to wyszło fantastycznie. Więc, no, nierówny występ Roberta i Ani na, na festiwalu w Cannes, ale Generalnie oceniam jednak na plus, bo to też nie były wpadki. To, to były jakieś takie trochę, mówię, zgrzyty i wydaje mi się, że mogli się ubrać lepiej, ale być może tam było coś w rodzaju umowy między Dolczegabaną, prawda, a nimi. No skoro jestem ambasadorem, więc pewnie założyli, co musieli założyć, więc no to, to tak czasem wygląda. Być może nie, sami niedobrze się w tym czuli, bo zdecydowanie następnego dnia było dużo, dużo, dużo lepiej. No ale jeśli już jesteśmy z kolei przy Dolce Gabanie, to o ile te, ani ten garnitur, ani tę mnie nie zachwyciła, o tyle dla odmiany była tam kreacja, która po prostu była no, kompletnie obłędna. Założyłem szarą Stone, to też była kreacja od Dolce Gabany. I powiedziałbym, ona była taka bardziej w stylu Dolce Gabany, bo Dolce Gabbana bardzo chętnie odwołuje się w pięknych sukniach tych damskich, takich koktajlowych, wieczorowych, balowych, do folkloru i do korzeni włoskich, a nawet konkretnie sycylijskich, albo też do korzeni generalnie południa Europy. czasem są to motywy portugalskie, czasem hiszpańskie, no najczęściej właśnie włoskie. I taką suknię założyła szarą Stone. Zobaczyliśmy, Suknię biało, turkusowo-niebieską, taką trochę jakby to były takie printy w majoliki, więc wyglądało to prześlicznie. Do tego ona miała taki bardzo sztywny, niemal w formie skorupy, tren dopinany do tej sukni i zarówno konstrukcja tej sukni, zarówno te, te majoliki, te printy, te nadruki, ta biel z tym błękitem na tle tego lazurowego wybrzeża, po prostu wyglądało to olśniewająco, więc no, nawet na tym przykładzie widzimy, że i Dolce Gabbanie raz się panom zdarzają wpadki, raz jest dobrze, bo szarą stąd dla odmiany też Dolce gabanie wyglądała obłędnie. Ale jeszcze chciałem na momencik powiedzieć o małżeństwie Lewandowskich, skoro już jesteśmy w okolicach i Lewandowskich, i Dolce Gabbany, i tego, że w przypadku Dolce gabany nie udało się, ale Ania Lewandowska żyła też jednego dnia znowu ratunek drugiej polskiej projektantki Magdy Butrym założyła świetną spódnicę. Był to luk już taki nie bardzo na czerwone, dywan, oni się tam przechadzali, prawda, tu wpadli na imprezę, to jak to jak to w kan, ale paparazzi oczywiście to zauważyli. Ona założyła taką spódnicę robioną na szydełku w kolorze ekri, która na dole miała doszywane pióra. No i muszę powiedzieć, że Magda Butrym po prostu zrobiła mistrzostwo świata. Więc druga polska projektantka, która zdecydowanie ratowała Anię Lewandowską w kan. Czego dla odmiany z kolei nie można powiedzieć o Joannie Kulik. Bo Magda Butrym przygotowała także jedną ze stylizacji dla Joanny Kulik. Zobaczyliśmy oversize'owy garnitur w kolorze takiej intensywnej, dosyć czerwieni i pod spodem różową bluzkę. Kiedyś się mówiło, że to jest po prostu połączenie, które nie powinno nigdy istnieć. I ja uważam, że dlaczego nie. To jest bardzo ładne połączenie. Wygląda się w tym fantastycznie. Czerwony i róż. Czerwony i róż, dokładnie. Tak jak czerwony i pomarańcz, prawda? Wcale nie jestem przeciwnikiem tego typu połączeń. Natomiast niestety ten oversize nie wyglądał jak oversize. Niestety. Wyglądał trochę jak worek. I ta sama Magda Butrym, która tak świetnie ubrała Anię Lewandowską, kompletnie nie poradziła sobie z Joanną Kulik, której właściwie dodała kilogramów, odebrała jej kobiece kształty, to były luźne spodnie, luźna workowata marynarka, luźna bluzka I zobaczyliśmy taką trochę stylizację, powiedziałbym, kreszowego dresu, gdzieś z bazarów, powiedzmy, z początków lat 90. w Polsce. Tragedia. Powiem tak, tragedia. Chociaż więc... Joanna Kulik w innych stylizacjach jak wypadła Ach, bardzo dobrze. Oczywiście, przejdźmy do tego, w czym wyglądała tak. bardzo dobrze, prawda, bo pierwszego dnia założyła czarną, piękną, zabudowaną sukienkę z długim rękawem od Giorgia Armaniego, z taką lejącą się, ale matową generalnie, taką trochę welurową. Tak to wygląda na zdjęciach, że był to welur, więc matową to pięknie, ładnie wyglądało, podkreślało jej kształty, czyniło zeń na osobę posągową, piękną i dla odmiany w tej sukni Joanna Kuli wyglądała świetnie. Co więcej, została okrzyknięta jako jedna z lepiej ubranych na festiwalu ale y, y, później nastąpiła trzecia y, stylizacja, trzecie wejście, trzeci look. Y, tym razem taki garnitur ekri od Diora y, z poszerzonymi spodniami. No i znowu wyglądała zjawiskowo. Także no widać, że y, nie wszyscy trafiają, nie zawsze jest to równe, ale myślę, że tam wszyscy się cieszą, że jest tak dużo imprez, tak dużo tych ścianek, tak dużo tych różnych eventów, które się dzieją, że zawsze gdzieś jakąś wpadkę czy złe wrażenie można zatrzeć. No ale y, znowu generalnie na plus, bo jednak dwie udane stylizacje Y, y, na Joasi niekorzyść Kuliki. jednej. Oczywiście, na niekorzyść jednej, więc zdecydowanie absolutnie plus. Nie jedyni, bo było tam kilka jeszcze innych wspaniałych sukien. Mnie osobiście na przykład zachwyciła Karla Bruni. Karla Bruni ubrała się w taką sukienkę w kolorze bzu. Uwielbiam ten kolor, taki lila, po prostu jest, jest przepiękno, nie jest trochę dla każdego, bo wydaje mi się, że brunetkom jest nim gorzej, trzeba być no, raczej blondynką. A tu Karla Bruni jednak przy swojej urodzie dosyć dobrze wyglądała w tej sukni. Długa, prosta, do ziemi, dom mody posągowa, piękna. Kolor, rzadko spotykany kolor. Generalnie takich kolorów trudniejszych w kan było mało, bo widzieliśmy dużo czerni, dużo czerwieni, widzieliśmy dużo bieli, co jest trochę też związane z klimatem, z tym słońcem. Ta biel tam dobrze wygląda, jeszcze na czerwonym dywanie, prawda? Natomiast rzadka się pojawiał kolor żółty, ale pojawił się, z rzadka się pojawia taki lila, prawie niebieskich, prawie nie było granatów, nie było kolorów zielonych, więc. Naszego e, ulubionego. E, naszego ulubionego, <grym> tak. tak, nie było żadnego szmaragdu, nad czym ubolewam trochę. No i, i to, że zobaczyliśmy suknię Selin w kolorze lila, moim zdaniem, świetna rzecz. Świetna rzecz i bardzo mi się to podobało i bardzo mi się także podobała sukienka Alessandria Ambrosio, aktorka, która zakłada bardzo często takie suknie posągowe, zjawiskowe i jest taka marka jak Elisab, która słynie z tego, że zawsze ubierała gwiazdy w takie właśnie suknie. Właściwie to zawsze były suknie na czerwone dywany. Właściwie nigdy się nie słyszało, żeby Elisab zaprojektował coś no tak, do tak dochodzenia na co dzień. Prawda? To są te wielkie, zjawiskowe, posągowe, z kilometrami tiulu, koronek, kwiaty, Aplikacji i tak dalej. Które suknia, właśnie pasują na czerwony dywan. Właściwie on, można powiedzieć, że one zawsze powstawały, te suknie, z takim zamysłem, że mhm. trzeba błysnąć, najlepiej odebrać nagrodę i zebrać burzę braw. I ta suknia Elisaba taka właśnie była, rozkloszowana na dole, piękna, zjawiskowa, suknia, która właściwie głównie składała się z tiulu, bardzo przezroczysta, ale, ale te przezroczystości różne, to co miały ukryć, ukrywały płatkami sztucznych kwiatów. Więc to wyglądało tak, jakby ktoś wysypał po prostu płatki, duże czerwone płatki, na, na właściwie pół przezroczystą Listy tiul, i wyglądało to fantastycznie, zjawiskowo inaczej. I to, że można znaleźć na czerwonym dywanie w Cannes i na innych imprezach suknie, które są posągowe, które no, mają zachować pewne kanony elegancji, bo tam raczej nie ma dziwności, tam nie ma zaskoczeń, tam się nie ma szokować, tam się ma być jednak w jakiś sposób klasyczny. No ale często klasyka się ociera o nudę, bo ileż można zrobić długich, czarnych yy, sukni, prawda? Więc to nie jest prosto na taki festiwal wymyślić coś ciekawego, a listy SAP zawsze suną z tego, że coś wymyśla i zobaczyliśmy znowu kolejną przepiękną suknię. Zachwycimy się także suknią Hathaway no białą właśnie. Mówiliśmy, że biel to jest często kolor spotykany w kan na czerwonym dywanie. Suknia Armani Privé, bardzo ciekawa, piękna tkanina. Trzeba było się przyjrzeć z bliska tej sukni, żeby zobaczyć, że to nie była taka sobie zwyczajna biała tkanina. Ona się delikatnie mieniła, tam była taka srebrna niteczka. Suknia z trenem, bo tych trenów w ogóle generalnie w tym roku trochę było. Tren zresztą zawsze robi robotę, mówiąc kolokwialnie na takich Imprezach, więc kolejna suknia z trendem NHTOA wygląda w tej białej sukni obłędnie. I na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną suknię, na, na pewien trend, który nieśmiało wkracza wciąż do y, świata blichtru, świata celebrytów, a mianowicie na zakładanie sukien vintage. Sukien, które już kiedyś zostały dawno tak. temu założone. I y, mieliśmy zaledwie jeden taki przykład. To była Bella Hadid, y, znana modelka, która założyła taką suknię. To była suknia Versace z lat 80., jeszcze z czasów, kiedy projektował Versace, Te suknie kiedyś. Założyła wiem, brytyjska aktorka, trochę taka mało znana, ale kiedy się tam założyła, lata 80, połowa. No i Bella Hadid wyciągnęła ją, mówiąc kolokwialnie, z szafy i założyła. Zresztą bardzo ciekawa sukienka. Ona się w żaden sposób nie zestarzała. I był to ewidentny przekaz, o którym zresztą Bella rozmawiała, wspominała w kilku wywiadach, że no tak ma być. No nie ma być tak, że wydamy kolejne tysiące złotych na stroje, które założymy tylko raz. Być może czasem warto coś założyć kilka razy i. Cieszę się, że Bella Hadid pokazała to i zwróciła na to uwagę. Festiwal w Cannes od sukni ocenił Jarosław Panek Grand Luxury Outlet. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.